Dzień dobry, youtuberzy. Witam was w kolejnych zmaganiach w Gotiku. Tak, dzisiaj jesteśmy w Lago, a wcześniej rozprawiłem się z Haritem, Huritem. To był ostatni przywódca koczowników. Znajdował się on dokładnie w tym miejscu. Mogę was tam nieco poprowadzić taką wskazówką. Niedaleko jego jest taka fortyfikacja z trzema ogniami w środku, tak więc jeśli to zobaczycie, to na zachód od tego jest właśnie ten koczownik. Było ich tam chyba pięciu. Huri z czteroma koczownikami, tak więc nie powinno być problemu. Sibur Nared, dobra, porozmawiajmy z nim. Jak leci? Jak leci? Witam cię serdecznie, przyjacielu. Czym może ci służyć Sibur Nared? Wiedzący, znajdujący wśród poszukujących. Wszystko w porządku? Jak najlepszym. Słońce jest ciepłe, a piasek suchy. Życie nie mogłoby być lepsze. Chcesz coś kupić? Stary, dobry Sibur oferuje przeróżne towary. Paliłeś coś? Paliłeś coś? Nie mów takich rzeczy. Pomyśl o tym jako o medytacji rozszerzającej świadomość. Nie uwierzyłbyś, jak nagle wszystko staje się takie proste. Znaczenie małego w wielkim, wielkiego w małym. Paliłeś? Tak. Chcesz trochę? Naprawdę dobry towar, mój przekręcający słowa przyjacielu. Okej, co się dzieje w Lago? Co się dzieje w Lago? Od kiedy przybył tu Rasul, wszędzie rośnie bagienne ziele. O innych sprawach pogadaj z Fabio. Tylko uważaj, to straszny sztywniak. Okej, widziałem przy twoim domu dok. Widziałem przy twoim domu dok. Budujesz też łodzie? Nie. Stało się to dla mnie zbyt męczące. Wolę wypalić trochę ziela i budować w myślach. Niedawno tak się upaliłem, wymyśliłem niezwykle zmyślną łódź. Musiałem ją natychmiast narysować. Mógłbym dostać ten rysunek? Hej, to mój wynalazek. I przecież go tak po prostu nie oddam. Może jednak zdołam cię jakoś przekonać. Mam chyba pewien pomysł. Przynieś mi 5 futer białych wilków. Są chyba takie w Nordmarze. Żartujesz, prawda? Futra? Na pustyni? I to w dodatku z Nordmaru? Pewnie, przyjacielu. Nie masz pojęcia. Rozciągnąłeś się kiedyś nago na futrze i pociągnąłeś dymka? Musisz tego spróbować. To jak latanie. Próbowałem tego na różnych futrach. Poza futrem białego wilka. Nie ogarniam tego gościa. Stoi? Okej, przyniosłem ci futra. Przyniosłem nie wiem, czy w ogóle mam wystarczająco. Lepiej daj mi teraz ten rysunek. Wyluzuj. Najpierw sobie zapal. Stary Sibur dotrzymuje obietnic. Wierz mi, synu nieufności. Okej, dobra. Dziwne sny Sibura, ale przecież przyniosłem mu. Dziwne sny. Aha. Nie rozumiem. Może muszę zapalić to coś, to gówno. Okej. Nie wiem, nie rozumiem. Ale sprawdźmy, jakie mamy skóry. To pielce, trola, krokodyla, zębacza. Tu jest kielich. Zajmij się swoimi sprawami. Dobra, mniejsza z tym. No to pójdziemy do następnego. Obywatela tego miasta. Fabio, chcę walczyć na arenie. Chcę walczyć na arenie. Jasne. Możesz walczyć z grubuzem albo mamukiem. Więc chcę walczyć z... Nie, to tak nie działa. Najpierw musisz wygrać z mamukiem. Potem zmierzysz się z grubuzem. Okej, pozwól mi walczyć z mamukiem. Dobrze. Z mamutem. Bardzo proszę. Ale nie wiem nawet, czy mamuk w ogóle nadaje się do walki. Od kiedy Rasul zaczął hodować to zielsko, przez cały czas chodzi na ćpany. No cóż, nic mu się nie stanie od paru kuksańców. Postaraj się zaciągnąć go na arenę. Okej, dobra. Mamuk to był chyba ten asasyn, który tutaj siedzi niedaleko areny, tak? Tak, mamuk. Zmierzmy się na arenie. Zmierzymy się na arenie. Co? Na arenie? A nie
wolałbyś sobie zabawić? Boże, jakie tutaj mają ludzie nastawienie. Hej, spokojnie, ojcze irytacji. Jak to wygrasz, dostanie skręta? No coś czuję, że to nie będzie dobre. Wiesz co? Kiedy chcę sobie zabawić. No właśnie, zapalić, o to mi chodziło. Po prostu zrywam. Żad ma tego chyba ziela w nadmiarze. Dalej, jazda. Dalej, to też pewnie nie poskutkuje. Chyba nigdy nie byłeś naćpany, co? Ojcze abstynencji. Skoro nie chcesz wejść na arenę, będziemy się bili tutaj. Dobra, dobra, już idę. Jestem taki zestresowany. Okej, dobra, ale wcześniej może sobie zbierzemy ostatnie bagienne ziele, które jest w Lago. Kombo! Pokaż, co potrafisz. No dawaj, teraz ja ci ćknę. Szykuje się walka. Dobra, przechodzimy do defensywy. I ćkamy. Kombo! I to będzie teraz ładne w moim wykonaniu. Patrzcie się. Oj. Oj, chyba coś mi się zablokowała postać. A, dobra, mniejsza z tym, nie będę się tym bawił. Reputacja w Lago, tylko wcześniej sobie jeszcze użyję mi odtrutki, bo niepotrzebnie się bawiłem technikami walki. Coś czułem, że mi nie wyjdzie, bo trzymałem chyba źle klawisze. Okej, mamuk, odtrutka. Widzę, że strasznie sporo miałeś tych rzeczy przy sobie. Wracamy do Fabio. Przekazać mu informację, że pokonaliśmy jednego z jego obywateli, jego może gladiatorów. Nie znam się w tej sprawie. Dobra, Fabio. A, więc mamuk dostał od ciebie lanie. Ale zaraz, czy ty w ogóle zapłaciłeś za tę walkę? No, nie zupełnie. Cholera, ciągle o tym zapominam. Nic dziwnego, że wysłali mnie na to ludzie. Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło. Okej, chcę walczyć z grubuzem. Chcę walczyć z grubuzem. Hej, ten ork jest naszym gościem i sporo zapłaciłem, żeby mieć pewność, że tu zostanie. Jeśli zdołasz go pokonać, będzie mnie to kosztować jeszcze więcej. I to ty za to zapłacisz. To znaczy, że nie mogę tu nic wygrać? Ale oczywiście, że możesz wygrać. Całą paczkę doskonałego bagiennego ziela. Okej, chcę walczyć z grubuzem i trzymaj kasę. Dobrze, ale załatw to bezpośrednio z nim. I pamiętaj, nadal jest mi potrzebny. Okej, dobra. Grubus jest prawdopodobnie tutaj, bo widziałem jakiegoś kowala. Okej, ork. Znasz się troszeczkę na walce, tak? Walczę. Trochę na walce, walczę. Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek, Mora. Nauczysz mnie walki? Nauczysz mnie walki? Nic ciekawego. Walczmy na arenie. Na arenie. Naprawdę tego chcesz, Mora? Zapłaciłem za to. Zapłaciłeś, żebym spuścił ci lanie? Taka głupota zasługuje na karę. Walczmy. Okej, widzę, że tutaj ork jest skory do walki, tak więc miło. Ha, dobra, zapiszę sobie. Całe szczęście, że ork nie może nas zatruć swoją bronią, bo to jest troszeczkę irytujące, jak nas asasyn dźgnie. Nikt mnie nie pokona, Mora. O! No popatrzcie, jaki agresor. Pięknie, i combo. Pa! Dobra robota! Okej, troszeczkę się pobawiłem. Dobra, teraz normalne ciosy. Oczywiście, bronimy się. Dobra, na koniec z nim. Bo to jest troszeczkę nudna walka. Nic się nie dzieje. Troszeczkę się pobawiłem. Oczywiście siła wzrasta wraz z kolejną wygraną walką na arenie. I to jest plus w tej grze. Podoba mi się to. Nie trzeba przynajmniej nocą wydawać punktów nauki, żeby zyskać na sile. Okej, powracamy do Fabia. Pokonałem grubuza. Pokonałem grubuza. Tak, jasne. Proszę. Grubasa. Weź tę paczkę bagiennego ziela. Jest warta więcej niż przypuszczasz. Okej, dobra. Dzięki. Z tobą już nie porozmawiam. Aha, chyba że teraz pójdę do tego naszego orka, którego pokonałem. Człowieku, o, ale najpierw. Łeb mi pęka. Jesteś wreszcie zadowolony? To była dobra walka. Tak. A przynajmniej dla jednego z nas. Położę się teraz na trochę. Okej, widzę, że strasznie leniwie tutaj są mieszkańcy. Grubus. Och, Mora, dobry z ciebie wojownik.
Jakby to powiedzieli asasyni? Jesteś synem walki, Mora. Okej, okay, co tu robisz? Co tu robisz? Wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Dolok kazał mi je odnaleźć. Co, sądzisz, że w Lago są jakieś artefakty? Nie, Mora, ale jest tu ktoś, kto może coś o nich wiedzieć. A kto to taki? Fabio złapał Morę. Jeśli coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Okej, okay, dobra. Dla ciebie żadne, od ciebie żadnych zadań już nie wezmę. Strasznie mało tutaj zadań obfitujących. Znaczy, co ja mówię? Miałem obfitujących w zadania. Co wiesz o koczownikach? Co wiesz o koczownikach? To łobuzy. Uwolnili niewolników i ukradli moje zbiory. Pewnie rozumiem to, ale kilku z nich stratowało moje rośliny. Przeklętniki! Okej, okay, nie uwolnicie? I nie uwolnili cię? Uwolnić mnie? Kto by się wtedy zajmował roślinami? Ja się nigdzie nie ruszam. Mam tu dość roboty. Sporo wiesz o roślinach. Sporo wiesz o roślinach. Nie tylko. Także o miksturach. Mieszkałem kiedyś w Ben Erai. Eusebio wiele mnie nauczył. Okej. Okay. Krwiopijcy lubią bagienne ziele? Krwiopijcy lubią bagienne ziele? Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą, co dobre. Już kilka razy traciłem przez nie moje zbiory. Okej, okay, może powinienem się zająć dla ciebie, krwiopijcami. Stary, aż się bałem poprosić. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego bagiennego ziela z lanu. Ktoś, kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, zapal sobie. Powoli, spokojnie. Te bestie bez twojego udziału niestety nie odlecą. Okej, okay, dobra. Już chyba widziałem tam jakiegoś krwiopijcy, tylko jak się tam dostać, to nie wiem. Spróbuję znaleźć jakiś najdogodniejszy podejście pod górę. Okej. Okay. Niestety krwiopice są, jak wiecie, dla mnie niesnośne, znienawidzone. Będzie ciężko w ogóle je trafić. Ściągnę na strzała, fajnie. Nie będę miał przynajmniej z nimi zabawy. Tylko, a nie, nie mam jednak na strzała. Wow, tam jest przecież ich watacha. Jejku! Nie, mało was jest, wiecie? Zapiszę sobie. Bo coś czuję, że będzie ciężko. Dobra, to może sobie miecz wyciągnę. Tylko żeby mnie nie urządliły. No dość. O, właśnie o tym mówiłem. Dobra, o. Tu już wszystkie krwiopice. Okej, okay, czy mogę z nich coś pozbierać? Mogę, oczywiście. Fajnie. Tu. Coś jeszcze? Chyba nie. Okej, okay, chyba wszystkie już zabiłem. A, tu jeszcze jedna. O, wow! Zapewne mi o trutce. On zginął. Okej, okay, mikstura lecznicza. Zapiszę sobie. Nie no, poszło to dosyć zwinnie, bo krwiopijcy chyba nie mają, nie mają dużo życia. Dobra, wróćmy do naszego rasula, okrotnika, zielarza. Już po krwiopijcach. Więc moje następne żniwa są bezpieczne. Weź paczkę bagiennego ziela, ojcze rozluźnienia. Okej, okay, następny poziom, bardzo fajnie. Pokaż mi swoje towary. Co tu masz ciekawego, chłopcze? Weźmiemy sobie oczywiście wytrychy od trutki i nic więcej. Dobra, dzięki. I naucz mi czegoś o alchemii. Zatrute strzały. Zatruwać broń. To się może przydać, szczerze. Tylko muszę coś zobaczyć, czy mam jakąś trutkę w moim ekwipunku. Mistura zdrowiająca. No coś czuję, że nie mam, ale trudno. Zobaczymy, może nam się uda. Chociaż szczerze mówiąc,
Zatruwać broni chyba raczej nie będę, bo to trzeba mieć to dźgnięcie takie. Ale rzadko to, co to używam. Okej, okay, no to tyle. Dobra, na razie. I ostatnim chyba miejscem, którym chyba nie byłem, to jest... Aha, jeszcze muszę się Fabia opytać o tego Watrasa, bo to jest chyba Watras, tego co kojarzę. Sprawy, którymi musisz. On jest uwięziony tutaj w tym więzieniu. Nie twój interes. Co do tego więźnia? Ja... nie, ale... nic z tego. Okej, okay, dobra, no może z nim sobie porozmawiamy. Jeśli będziemy w ogóle w stanie. Chyba nie. Potrzebuje odpowiedniego klucza. No szkoda. Zobaczymy, czy uda nam się w ogóle z Fabio porozmawiać. Masz więźnia. Masz więźnia. Dokładnie. Mam więźnia. I dopóki to ja mam klucz, nikt nie będzie z nim rozmawiać. Kim jest twój więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. Nie, nie powiem ci, kim jest mój więzień. Zbyt wiele osób już to wie. A teraz przestań wreszcie wtykać nos w cudze sprawy. Okej, od niego się niczego nie dowiemy. Może zobaczymy od innych osób, czy nam się coś uda. Jest cokolwiek o więźniu? Jest cokolwiek o więźniu? Poważne pytanie. Więc co wiesz? Wiem tylko, że Fabio nie życzy sobie żadnych kłopotów. Właśnie dlatego nie chcę, aby ktokolwiek o tym gadał. Więc nic nie wiesz? A co sobie myślałeś? Jestem tu ogrodnikiem, nie katem. Okej, okay, dobra, no tobie dziękujemy. Może porozmawiamy z Mamukiem, tylko chyba coś nam zginął. Zginął w akcji. Okej, okay, tutaj jest. Ech, to szlak. Czego wiesz, kto jest naszym waszym więźniem? Kto, ja? Nie, nic nie wiem. Dawaj. Gadaj, kim jest wasz więzień, albo oberwiesz. Możesz mnie pobić, ale nie zmusisz mnie do gadania. Na pewno? Hej, walczę na arenie. Oberwałem w życiu nie jeden raz. Zresztą chyba nie muszę ci tego mówić. Więc wsadź sobie te swoje groźby. Co chcesz w zamian za zdradzenie mi tożsamości więźnia? Wiesz, nie ma nic, co mógł być dla mnie... Ale zaraz, czekaj. Fabio, nie chciałbyś przypadkiem, żebym... co on chciał? Żebym... Przestał palić zielsko? A, teraz pamiętam. Miałem się zająć topielcami na wybrzeżu. Więc przynieś mi skóry i szpony topielców. Powiedzmy, po 10 sztuk. Pokażę je Fabio, a w zamian zdradzę ci imię więźnia. Zgoda? Okej, myślę, że mam. Gdzie mogę znaleźć topielców? Na wybrzeżu. Wystarczy się przejść po okolicy. Jest ich tam pełno. A jeszcze jedno. Musisz mi przynieść wszystkie trofea naraz, bo zapomnę, ile mi już dałeś. Okej, okay, dobra, sprawdźmy. Chyba nie mogę. Ale sprawdzę sobie, ile w ogóle posiadam tych skór. Topielce mam 12. Szponów 24. Tak więc chyba wszystko się zgadza. Ech, to szlak! A nie, czego widocznie chcesz? Nie. Dobra, wrócę sobie do Fabio i zapytam się. Zrobię nie, sobie nic, przerwę. Dobra. No to idziemy na wybrzeże. Wybrzeże jest prawdopodobnie tutaj, tak? Tak. I chyba na lewo odtąd, bo nie widzę, żeby tam cokolwiek było. Tylko a tutaj? Skąd się tutaj te plecy w ogóle brały? No dawaj, dawaj, szybciej, szybciej. Pyk. Doświadczenie 20, nie wiem za co. O, tu jest jakaś grota. Jestem ciekawy, co się w niej znajduje. A, ciekawe. Taka kryjówka. Może będzie jakaś nagroda za to? No, w formie skrzyni. Ale chyba nic nie ma. Dlaczego mogę się tutaj spodziewać? Okej, dobra, no to nurkujemy z powrotem. Ale przynajmniej takie fajne. Coś nowego. Widzę, że przynajmniej producenci się do czegoś przyłożyli. Zamiast przyłożyć się do tych błędów związanych z lagami w odpowiednich miejscach, no wychodź na to. Okej. Okay. Czy tu są jakieś topielce? Aha, jeśli chcecie wiedzieć, gdzie był kamień teleportacyjny do lago, to jest taka zagroda niedaleko tego Rasula.
Tam jest taki stok siana i właśnie na niej znajdował się ten kamień teleportacyjny. Może wam się to przydać, bo ułatwi to na pewno podróżowanie. Okej, kuferek. Czy to tutaj, nie wiem. Czy są te topielce. Ale chyba mam wszystkie trofea, które są potrzebne. Okej, ale tutaj nie widzę żadnego topielca nawet. Więc troszeczkę nie rozumiem. A na pewno z drugiej strony brzegu by się nie przedostawały do samego miasta. A nie, jest jakiś topielec. A może jednak o tego chodziło. Tylko to już jest... Tylko to są inne odmiany, to jest bagienny topielec. I ono zatruwa właśnie. Chciałem sprawdzić. Chyba, że chodziło o niego. Nie, to nie to. Okej, dawać odtrutkę. Chyba, że wiem. Dobra, muszę chyba wrócić. Lago. Gdzie jest do Lago? Aha, tutaj, dobra. Można się chyba zorientować, bo jest ziele widniejące na kamieniu. Okej, no to chyba trzeba wyjść na tą skarpę. I tam powinny być te topielce. O, widzę, że już Fabio zajął się strażnikami do kopalni, gdzie pracują niewolnicy. Okej, 20 minuta, tak więc powoli będę musiał kończyć. A, tutaj są te topielce. Okej. Wow. Troszkę się pospieszyłem z atakiem. Okej, dawaj. Raz, dwa, idzie. Topielce to już nie jest dla nas takie znów poważne... poważne zadanie. Okej. Zagrożenie, to chciałem powiedzieć, nie zadanie. Ło, kolejne krwopijce, jak ja ich nie cierpię. Najpierw krwopijcą chcę się zająć, dobra. Dobra, martwe. Wszystko martwe. Okej, no to idziemy wyżej. Sprawdzimy w ogóle, co tu się znajduje. No to już chyba byłoby koniec. Tych wszystkich topielców, krwiopic, bo już nie widzę żadnych gatunków, sztuk. Tego typu gatunku. O, szczaw królewski. Na pewno się przyda. Jakiegoś alchemika, który będzie żądał, żeby mu przyniósł tą roślinkę. Dobra, idziemy w dół. O, krwiopica, jak mnie zaskoczyłaś. Idziemy w dół. 46 poziom, ładnie. Myślałem, że nie będę w ogóle w stanie dobić 50 levela w całej rozgrywce, ale widzę, że nieco łatwo nam to idzie. Gdybym dokładnie wszystko robił w Mertanie, w Warancie, to też czuję, żebym wyszedł z 70-80 levelem. Okej, a to trofea stopielców. Oto trofea stopielców. Dzięki, stary. Niezły z ciebie zawodnik. A teraz gadaj, co wiesz? A co byś powiedział, gdybym nawet nie znał tożsamości naszego więźnia? Nic bym nie powiedział. Po prostu zrobiłbym ci wielką, wielką krzywdę. Tylko żartuję, stary. Więzień jest magiem wody. Jest w dość podeszłym wieku. Nazywa się Watras. No, to teraz wiesz już wszystko. Widzisz? To nie było takie trudne. Ale uważaj, jeśli Fabio dowie się, że ci powiedziałem, obaj będziemy w tarapatach. Okej, dobra, wielkie dzięki za tą informację. Przyda się nam na pewno. Której części nie zrozumiałeś? Okej, dobra, aha. Może najpierw dam się do Orka, który chciał w ogóle się dowiedzieć, kim jest ten... aha, dobra. Skoro nie jest skory do rozmów na ten temat, to niech żałuje, bo by się dowiedział nieco ciekawego na ten temat. Fabio, wiem, kim jest twój więzień. Wiem, kim jest twój więzień. Naprawdę. I kim według ciebie jest? To Watras, mag wody. Świetnie. A skąd to wiesz? Tak było napisane na starej kamiennej tabliczce. Tak było napisane na starej kamiennej tabliczce. Bardzo śmieszne. Spadaj stąd i zrób dla odmiany coś pożytecznego. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Dobra, mniejsza z tym. Może będę teraz w stanie porozmawiać. Potrzebuję odpowiedniego klucza. No wstawaj, leniu, kurde. Nie jestem w ogóle w stanie z tobą porozmawiać. Chyba, że mogę jakoś namierzyć cel, chociaż wątpię.
Idź. A. Dobra, chyba wszystko zrobiłem. Dziwny snis Sybura. Rasul. No to będzie pech. Lekki kłopot. Bo nie będziemy mogli w stanie dostać się do naszego Magawatrasa. Jestem ciekaw, jak teraz to mam zrobić. Miej się zawsze na baczności. Dobra, mniejsza z tym. Ja się troszeczkę tym teraz pogłowię. A was zapraszam do oglądnięcia następnego odcinka, który niebawem zostanie włożony, żartuję, umieszczony na moim kanale. Tak więc do zobaczenia niebawem. Pa, pa.